Witam wszystkich YouTube słuchaczy. Ostatnio poznałem takie porzekadło ekstremalnych narciarzy, które mówi: nie zrobiłeś czegoś w tym roku, zrobisz to za rok. I tak trochę jest z tym moim kanałem. I myślę, że ten nowy rok właśnie nastał. Biorę się za kanał. Wracam i się odwracam. Wracam do psychicznego pojednania, a odwracam się od świata. Na czym polega moje odwrócenie się od świata? Dzisiaj właśnie, z tą niedzielą, z pierwszym dniem wiosny, który mało wiosenny był, usunąłem moje konto, przepraszam, by być bardziej precyzyjnym, dezaktywowałem moje konto na Facebooku i na Instagramie. Nie trudno było mi podsumować moją działalność w social mediach i sprowadzała się ona generalnie do zadowalania mojej próżności i przyjmowania zastrzyków dopaminy z każdymi polubieniami, reakcjami, odpowiedziami na moje relacje, które skupiały głównie się na fajnych, cool rzeczach, które robiłem w różnych ciekawych, ładnych miejscach. Ktoś by mógł rzec, że w takiej próżności nie ma nic złego, przecież po to te serwisy tam istnieją. I YouTube też generalnie po to istnieje, żeby ludzie się chwalili tym, co robią i cieszyli się z tego, że innym to się podoba. I mi też się to podobało, aż do tego momentu, w którym zbliżyłem się do Pana Boga i powiedział mi On, że chce, żebym się od tego uwolnił. Prawdziwa chwała nie należy się mi, tylko Panu Bogu. Dziękuję Panu Bogu za każdą sekundę mojego życia i za to, że mogę ruszać palcami, za to, że mogę mówić, widzieć i doświadczać tego świata, tej rzeczywistości, bo świat jest tym, co przeminie. Pan do mnie powiedział wyraźnie dwie rzeczy. Mów, bo jeśli nie przemówisz, to skały przemówią za ciebie. Druga rzecz, zadbaj o Królestwo Boże, a wszystko inne będzie ci dane. I właśnie moja obecność na YouTubie i mój powrót do kanału Psychiczne Pojednanie jest wyrazem tej dbałości. Pan mi też mówi, powiedział mi, że wielu się ode mnie odwróci przez to, co będę mówił, ale bardzo wielu znajdzie w tym, co będę mówił, pocieszenie. Jedna z widzek, kiedy zobaczyła mój post na Facebooku o tym, że usuwam moje social media, zadała mi całkiem zasadne pytanie, czy to, że to robię, nie jest związane przypadkiem z tym, że odstawiłem leki i że teraz nakręca się we mnie górka maniakalna, tudzież, nie daj Bóg, psychotyczna. Uspokoiłem ją i tak samo chcę uspokoić Was, że wciąż przyjmuję leki w moich docelowych dawkach i aktualnie nie zamierzam z nich rezygnować. Do tej pory mój kanał skupiał się na cielesnym aspekcie chorób psychicznych. Teraz chcę pójść bardziej w stronę pojednania. I tu nie chodzi o pojednanie tylko i wyłącznie na przykład ze swoim otoczeniem, będąc chorym psychicznie, ale z pojednania na poziomie duchowym. I będę mówił więcej o swoim nawróceniu i o tym, jak ugruntowanie w Panu daje mi stabilność, spokój i to, co nazywam prawdziwą wolnością. Z okazji mojego powrotu chcę Was zaprosić do zadania mi dowolnego pytania w komentarzu i za 3 dni, o ile się uzbiera wystarczająca ilość, powiedzmy, że 10 pytań, odpowiem dla Was na nie w jednym wideo live. A, preferowane pytania dotyczące choroby psychicznej. Niemniej możecie zapytać o cokolwiek. I zapraszam Was do obejrzenia pierwszego już tematycznego materiału o wstydzie.
który przygotowałem dla Was.